Wesoły domek małego odkrywcy to zabawka dla dzieci od roku do 5 lat. W środku tego elektronicznego domku znajduje się dwójka przyjaciół. Te dwie figurki będą inspiracją do zabawy dzieci, które będą mogły odgrywać i wymyślać najróżniejsze historie, które wydarzą się w czterech pokojach tego domku, na patio z basenem i na huśtawce. Rodzic może dopasować treści edukacyjne zabawki do poziomu, który jest najlepszy dla jego dziecka. Każdy poziom nauki opiera się na wiedzy z poprzedniego, więc nauka postępuje wraz z rozwojem malucha. Poziomy nauki to zabawa, odkrywanie i rozwijanie wyobraźni. Piosenki i wypowiedzi w języku polskim pozwolą na naukę kolorów, literek, cyferek i wprowadzą nowe słownictwo. Proces odbywa się naturalnie poprzez dobrą zabawę. Domek ma 6 przycisków, które dziecko może samodzielnie przełączać. Jest to podświetlane radio, przełącznik światła, tablet, lodówka, piecyk i toaleta ze spuszczaniem wody. Poziom pierwszy. Bawmy się! Na tym etapie wprowadzane są nowe zagadnienia teoretyczne oraz związki przyczynowo-skutkowe. Dziecko poznaje nowe słowa, słucha piosenek oraz może zajrzeć do wszystkich zakamarków. A co najważniejsze, odkryje interaktywne przyciski i zrobi to wielokrotnie, powtarzając zasłyszane frazy. W lodówce jest mnóstwo pysznych rzeczy! Znajdźmy przepis na tablecie! Witaj w domu! Maluch może wędrować po różnych pokojach razem z figurkami i odtwarzać różne rzeczy, które robi się właśnie w różnych pomieszczeniach. To, co robi jego rodzina, stanie się tematem do zabaw dla dziecka. Będzie wiedziało, że w sypialni się śpi, w łazience myje się zęby, w kuchni przygotowuje się śniadanie, no a łóżko po spaniu warto pościelić. Jak dziecko pozna już wszystkie funkcje, jest gotowe do przejścia na poziom drugi. Poziom drugi. Odkryjmy coś nowego. Poziom drugi. Odkrywanie. To czas na opowiadanie historii i angażowanie się pod wpływem intrygujących bodźców. Poznawanie nowych aktywności zaczniemy od tańca w salonie. Pora na taniec, który każdy zna. Pokój już gotowy i muzyka gra. Skacz jak króliczek, w górę, w dół. W kuchni bawimy się w poszukiwanie pyszności w lodówce, gotowanie, przygotowywanie jedzenia, a potem sprzątanie. Ale jestem głodna. Widzę dwie kanapki. Jedna dla mnie, druga dla ciebie. Jej! Zapraszamy do stołu. Ciasto jest gotowe. Czas tu posprzątać. W łazience myjemy ręce, zęby i szykujemy się do spania. Dziecko nauczy się codziennych rytuałów. Od pobudki po zasypianie. Poziom trzeci. Użyjmy wyobraźni. Poziom trzeci. Wyobraźnia. Na tym etapie zachęcamy dziecko do interaktywnej i pomysłowej zabawy z wykorzystaniem efektów dźwiękowych. Ding dong. Dziecko może odtworzyć czynności, jakie robi w każdym z pomieszczeń. Będzie musiało sobie przypomnieć, co i kiedy się robi, jak wygląda jego plan dnia, ale pomogą mu w tym dźwięki urządzeń i wesołe piosenki. Dziś tańczymy w kuchni, wszystko z siebie daj. Bum, 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 na patelni graj. Dla przyjaciół dziś gotuj to, co chcesz. Wszyscy razem w kuchni bawmy się! Dzięki technologii poziomy nauki opracowanej dla zabawek Fisher-Price edukacyjne treści można dostosować do umiejętności aktualnego etapu rozwoju lub potrzeb dziecka. Zmieniamy je za pomocą specjalnego przełącznika, dzięki czemu zabawka rośnie razem z maluchem. To jak 3 zabawki w jednym. Rodzic zmienia poziom dopiero wtedy, gdy dziecko opanuje wcześniejszy poziom. Jest to zależne od etapu rozwoju dziecka, a każde dziecko rozwija się w swoim indywidualnym tempie. Figurki są dostosowane rozmiarem do małych rączek. Manipulowanie figurkami pozwala na gimnastykowanie dłoni i trenowanie zdolności małych palców.
Domek ma otwarte pokoje, do których może swobodnie włożyć rączki maluch podczas zabawy. Zabawa Little People to wejście do świata marzeń i wyobraźni. Pełno jest w nim odkryć i zabawa nigdy się nie kończy. Ta seria zabawek edukacyjnych pozwala dzieciom rozwijać wyobraźnię i umiejętności społeczne, takie jak dzielenie się czy wcielanie się w nowe role. Zabawki z serii Little People można ze sobą łączyć. Zawierają one figurki, których wygląd różni się od siebie, odcieniem skóry, fryzurą, stylem ubierania się. Odzwierciedlają różnorodność wśród ludzi na całym świecie. Obcowanie z różnorodnością uczy dzieci tolerancji. Życzę maluchom świetnej zabawy w świecie Little People.